Was serdecznie tutaj na naszym świętym Marcinie. Kurz, die Geschichte von St. Martin erzählt, dass sich in den Bettler Jesus, ja, in die Gestalt des Bettlers Jesus eingedrungen ist und damit er sehen wollte, ob Martin gnädig ist. Und das ist dann einfach geschehen. Spotkanie z żebrakiem, myślę, że było takim ważnym momentem w życiu świętego Marcina, że zrozumiał, że są ludzie biedni, potrzebujący, którym trzeba pomóc, którym trzeba się dzielić. A potem jego dalsze życie już było związane bardziej z Kościołem, z biskupstwem. 17 raz już obchodzimy tu w Stareczkach święto naszego patrona, świętego Marcina. My byliśmy pierwsi, którzy zapoczątkowali właśnie czczenie tego wspaniałego, tak bym powiedział, świętego. Co to za święto bez świętego Marcina? Dlatego nie przywitałem Marko Lenarta na koniu, to jest właśnie nie rumak, a kobyła, czyli klacz. I szanownego podkreślam, żebraka z Gunta. Dziękuję w imieniu swoim, w imieniu waszym, mniejszości niemieckiej, czyli koło mniejszości niemieckiej, którego jestem przewodniczącym, za zasponsorowanie dzisiejszych rogali, którymi będziemy się dzielić.